Po raz kolejny Dawid Podsiadło wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tym razem odbędą się dwa koncerty w sobotę i niedzielę. Pochodzący z Dąbrowy Górniczej muzyk przyciąga prawdziwe tłumy, a Stadion Śląski spodziewa się rekordu frekwencji. Wszystkie bilety już dawno zostały wyprzedane. Dla mieszkańców pobliskich osiedli, ale i uczestników koncertów wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i korsowaniu komunikacji miejskiej. Fatima Orlińska. To może być nie tylko rekord samego obiektu, ale prawdopodobnie pobijemy rekord liczby osób, które koncert Dawida Podsiadło zobaczą w ramach jego tegorocznej trasy koncertowej, mówi dyrektor Stadionu Śląskiego. Już w ten weekend muzyk wystąpi na scenie 360 stopni, dzięki czemu równie dobrą widoczność będą mieli wszyscy, bez względu na wykupione miejsce. Od kilkunastu dni przygotowujemy scenę. Kilkaset osób pracuje w poczcie czoła. To jest szereg czynności, nie tylko murawa, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo, zabezpieczenie medyczne. Spodziewamy się dość ciepłej pogody, więc tutaj naprawdę wszystkie służby są w gotowości. Nasi partnerzy, katererzy, gastronomii również. Według szacunków przez dwa koncertowe dni na Śląskim może pojawić się łącznie nawet 180 tysięcy osób. W związku z tak ogromnym zainteresowaniem wydarzeniem służby spodziewają się przyjazdu bardzo dużej liczby samochodów. Dlatego już od godziny 15 w sobotę zaczną obowiązywać zmiany w organizacji ruchu drogowego. Będzie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu w ciągu ulicy Parkowej, będzie znowu ona jednokierunkowa, niestety bez możliwości parkowania, ponieważ to się nie sprawdza. Będą tymczasowe zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Katowickiej, drogi krajowej 79. Będzie tam dochodziło w trakcie koncertu, a przede wszystkim po doczasowego zamknięcia nawet tej drogi. Zamknięty będzie też wjazd na osiedle Tysiąclecie od strony ulicy Chorzowskiej w Katowicach i ulicy Wojska Polskiego w Chorzowie. Stąd też apele nie tylko służb, ale i organizatorów, by na sam Stadion Śląski dojeżdżać komunikacją miejską. Co ważne, w weekend koncertowy w rejonie stadionu od godziny 17 nie będą kursowały autobusy, a pasażerów przejmą linie tramwajowe. W tramwajach numer 0 i numer 6 dokładamy kursów, one będą częściej kursować, będzie tych kursów więcej. Natomiast w komunikacji tramwajowej o numerach 10, 15 i 19 zwiększamy ilość kursów, też żeby domknąć tą siatkę jak gdyby połączeń wokół Stadionu Śląskiego. Linia 0 będzie kursować od godziny 16 co 5 minut, od godziny 19 co 3 minuty. Na każdym z przystanków będą informatorzy ZTM. W ten sposób komunikacja ma obsługiwać przystanki od Katowic Placu Wolności do Chorzowa Batorego Zajezdni.